No, jestem alkoholiczką. Okej. Chciałam się przywitać jeszcze z Wami jeszcze raz, ponieważ wpadłam, żeby móc być dzisiaj z Wami na meetingu tak jak należy, to musiałam zrobić taki fikołek techniczny, ale się udało. Także witam Was serdecznie, widzę tu wiele znajomych twarzy, bardzo się cieszę. Zerknę sobie na zegarek, okej. Dziękuję za zaproszenie w ogóle. Bardzo to jest, poza tym, że to jest bardzo miłe, to też naprawdę czuję się zaszczycona i to tak naprawdę czuję się zaszczycona. Chciałam Wam odczytać, mam nadzieję, że nie zawieję nudą, ponieważ mamy styczeń i meetingi AA, które pracują na 12 krokach i 12 tradycjach, zazwyczaj stałym tematem styczniowych meetingów jest krok pierwszy. Natomiast to jest dla mnie ostatnio bardzo mocne, bardzo wyraźne doświadczenie w moim życiu, w moim zdrowieniu. Pomimo tego, że ja już nie pamiętam, kiedy to tak dużo nie minęło czasu tak naprawdę, nie wiem, rok temu skończyłam czytać Wielką Księgę ze sponsorką. No jakoś tak. Ale ten krok pierwszy niedawno postawiłam bardziej niż wtedy, nie? Dlatego odczytam Wam fragment z rozdziału Więcej na temat alkoholizmu ze strony 30. Większość z nas niechętnie przyznało się do bycia prawdziwymi alkoholikami. Nikt nie lubi myśleć, że fizycznie i umysłowo różni się od innych. Trudno się zatem dziwić, że nasze pijackie kariery charakteryzują się wieloma nieudanymi próbami dowiedzenia tego, że potrafimy pić tak jak inni. Największą obsesją każdej osoby, która pije w sposób nienormalny, jest myśl, że kiedyś, jakoś, będzie kontrolowała picie i że będzie ono sprawiać jej przyjemność. Natrętność tej iluzji jest niesamowita. Wielu goni za nią aż do bram szaleństwa lub śmierci. Przekonaliśmy się, że musimy bezwarunkowo w głębi swego jestestwa przyznać, że jesteśmy alkoholikami. To pierwszy krok w powrocie do zdrowia. Trzeba rozbić złudzenie, że jesteśmy jak inni ludzie, albo że niedługo tacy będziemy. My, alkoholicy, jesteśmy mężczyznami i kobietami, którzy stracili zdolność kontrolowania swojego picia. Wiemy, że żaden prawdziwy alkoholik nigdy, przepraszam, nigdy tej kontroli nie odzyska. Każdy z nas czuł czasami, że odzyskuje kontrolę, ale po takich chwilach, zwykle krótkich, następował okres jeszcze większej utraty kontroli, który doprowadzał z czasem do żałosnej i niezrozumiałej demoralizacji. Wszyscy, co do jednego, jesteśmy przekonani, że alkoholicy naszego typu pozostają w szponach postępującej choroby. Z biegiem czasu nasz stan się pogarsza, a nie odwrotnie. Jesteśmy jak ludzie, którzy stracili nogi. Nowe nigdy nie odrosną. Poza tym wygląda na to, że nie ma takiego leczenia, które sprawi, że alkoholicy takiego rodzaju jak my staną się jak inni ludzie. Próbowaliśmy wszystkich środków, jakie tylko mogliśmy sobie wyobrazić. W niektórych przypadkach zdarzał się krótki okres powrotu do zdrowia, ale po nim zawsze następował jeszcze gorszy nawrót choroby. Koniec. Tak naprawdę w każdym miejscu tego fragmentu z Wielkiej Księgi zamiast słowo pić, jak ja, Justyna alkoholiczka, wstawiałabym sobie żyć, to byłoby to naprawdę prawdziwe, nie? Bo ja w tej chwili, dzięki Bogu, który odebrał mi obsesję picia do tego momentu, bo ja nie wiem, co będzie po tym momencie, ja wiem, że ja nie potrafię żyć, nie? Bez rozwiązania nie potrafię żyć, a nawet czasami i z rozwiązaniem gdzieś to mi się wszystko wymyka, nie? I tu są takie fragmenty. Największą obsesją każdej osoby, która żyje w sposób nienormalny, jest myśl, że kiedyś jakoś będzie kontrolowała życie i że będzie ono sprawiać jej przyjemność. To też nie jest tak do końca, że życie nie sprawia mi przyjemności, nie? Ale jakość mojego życia czasami pozostawia wiele do życzenia, dlatego że mam chorą głowę, dlatego że mam oczekiwania, dlatego że ja wiem, że ktoś o mnie pomyślał tak, a nie inaczej,
że ja wiem, że jak mój mąż przebiegł teraz koło mnie i się ze mną nie przywitał, to znaczy, że jest na mnie zły i ma szereg pretensji, które ja jestem w stanie wymienić. Ja wiem wszystko, ja wiem takie rzeczy, które mnie ranią, które w starciu, weryfikując się z rzeczywistością, okazują się totalną nieprawdą, nie? I to mi daje moja głowa. Moja głowa podpowiada mi i w ogóle kreuje mi taką rzeczywistość, której nie ma, która bardzo mnie krzywdzi. A Wielka Księga mówi wyraźnie, Justyna, nigdy nie byłaś i nie jesteś, i nigdy nie będziesz taka sama jak inni ludzie. Moja choroba jest taka, a nie inna. Moje ustawienia fabryczne, fajne to określenie jest, moje ustawienia fabryczne są takie, a nie inne. I to jest ciekawe w ogóle we wspólnocie, co to jest. Wspólnota jest takim zaprzeczeniem pewnych rzeczy, które gdzieś tam funkcjonują, nie wiem, w społeczeństwie, nie? Tak jak na przykład struktury aoskie są odwrócone, bo struktury, które wydawałyby się wyższe w normalnym świecie, one są niższe we wspólnocie, nie? Wiele rzeczy jest zupełnie na odwrót, nie? I ja tak zrozumiałam, wiecie, tak sobie myślałam o tym fragmencie, że ja muszę płynąć pod prąd mojego własnego jestestwa, nie? Tylko, że to jest pod prąd mojego jestestwa, ale to jest z prądem boskim, nie? Z prądem mojej siły wyższej. I w momencie, kiedy ja walczę z tym moim wewnętrznym prądem, który jest moimi ustawieniami fabrycznymi, to ja się strasznie męczę. Ja pamiętam, jak to jest płynąć kajakiem pod prąd, nie? I to jest bardzo ciężko. I to właśnie tak wygląda moja walka z tym, że ja jestem taka, że ja często zapominam różne rzeczy, że ja pewnych rzeczy po prostu nie ogarniam, że często się rozpraszam, że często w mojej głowie fiksuję się na sobie i bardzo się mocno na sobie skupiam. Taka jest prawda. Skupiam się na tym, co ktoś o mnie powie, albo co ktoś o mnie pomyśli, albo ja już wiem, co on o mnie myśli i ja już wiem, że jak on pójdzie tam, do tamtych ludzi, to on powie to i tamto, nie? To jest właśnie to skupianie się na sobie. I ja muszę płynąć pod prąd mojego własnego jestestwa, pod prąd moich ustawień fabrycznych i w momencie, kiedy ja położę się na tej boskiej fali, to wtedy idzie, nie? Natomiast jak walczę, to nie idzie. Ja niedawno miałam takie doświadczenie, to było bardzo silne doświadczenie, to jest to właśnie, o czym wspomniałam na początku, że narobiłam dymu strasznego, pamiętam, a najlepsze jest to, że ja nie pamiętam, o co chodziło. A, pamiętam, chodziło o to, że jak zwykle rzeczywistość nie potraktowała mnie z należytym szacunkiem, nie? I wzięłam do ręki Wielką Księgę, żeby się uratować i przeczytałam w fragmencie Wielkiej Księgi, że ja mam przestać myśleć o sobie, że od tej pory już nie ma myślenia o sobie, że ja już nie istnieję, że ja mam być dla drugiego człowieka. Ja, żona, matka trójki dzieci, wymordowana, wymęczona, ja mam przestać myśleć o sobie, gdzie ja w ogóle o sobie nie myślę, nie? Ja się tak strasznie zbuntowałam, że stałam się tym huraganem, o którym pisze Wielka Księga, nie? Tam zaczęły latać różne przedmioty. Od kociej miski z karmą, przez krzesło, które leciało przez kuchnię, a na końcu w ogromnym małunku wyleciałam do samochodu, bo stwierdziłam, że ja tak dalej nie mogę, ja jadę stąd i wyrwałam manetkę od spryskiwaczy, nie? I byłam w takim szale, słuchajcie, że jak już złapałam się za wyrwanie kierownicy, to w ogóle, wiecie, to taki szczebel amoku, to się nagle zatrzymałam i poczułam, że jestem bezsilna. Że ja kompletnie, ja tym nie kieruję, tym, co się ze mną dzieje. Że to przyszło tak nagle, tak jak mówi o tym Wielka Księga, nie? I ja wiem, że ja mogę to porównywać, bo ja nie wiem, kiedy obsesja picia mi się wkręci, nie? To, że ja jej nie mam teraz, to nie znaczy, że w następnym takim szale ja nie wpadnę na pomysł, nie żeby wyrwać manetkę od spryskiwaczy albo od kierunkowskazu teraz już, bo tamtej już nie ma. Tylko wpadnę na pomysł, żeby pojechać i kupić sobie alkohol, nie? Ja tym nie kieruję. Ja wtedy położyłam się i płynęłam z prądem moich ustawień fabrycznych i wiem, że to było złe. Ale ja też wiem, ja to poczułam bardzo mocno, jak ten szał mi ustał w momencie po prostu, nie wiem. Ja to czułam wtedy, w tamtym momencie,
że Bóg był ze mną przez cały czas. Pomimo tego, że byłam huraganem, czyniłam zło, raniłam innych, bo moje dzieci do końca jeszcze nie spały, na pewno słyszały, jak mama tam robi burę w kuchni. Ja 3 albo 2 dni wcześniej modliłam się w porannej modlitwie i błagałam Boga, mówię: Boże, proszę Cię, pomóż mi ogłosić tą bezsilność, bo ja czuję, że ja tylko tak pieprzę, że jestem bezsilna, nie? Ale tak naprawdę to ja czuję, że ja walczę, a ja nie chcę walczyć. Ja chcę się temu poddać. I stała się ta sytuacja w bardzo krótkim odstępie czasu tak naprawdę. I w momencie, kiedy się zatrzymałam z manetką od spryskiwaczy w rękach, i ja poczułam, że Bóg był ze mną i że On po prostu, że On mnie przytulał i mówi: widzisz, Justa? Teraz już wiesz? Taka jest Twoja natura, nie? Jestem z Tobą. Chodź, pójdźmy razem, a będzie dobrze. Poczułam naprawdę, że jestem pyłem na wietrze, nie? I jak tylko ja zaczynam dąć w te żagle, to kończy się właśnie w ten sposób, nie? Zaczynam się skupiać na sobie, zaczynam się wkręcać w moje lęki, które tak naprawdę dotyczą zawsze mojej osoby, mojego wizerunku, tego, co pomyśli drugi człowiek. Zaczynam się bać życia, bać drugiego człowieka i bardzo, bardzo mocno błądzę, nie? I wiem, że wtedy bardzo się oddalam od mojej siły wyższej tak naprawdę, bo ja trzeźwiałam przez 2,5 roku bez programu, wiecie? Ja miałam swoją siłę wyższą, bo ja czułam, że ja trzeźwość zawdzięczam mojemu Bogu. Ja to czułam, ja to bardzo czułam od samego początku. Natomiast ja nie miałam rozwiązania. Ja przed chwileczką w ogóle wyszłam z meetingu, bo tak jak jechałam tutaj, żeby móc z wami spędzić ten meeting, to weszłam sobie na Galaktykę jeszcze i tam... No nie powiem, jaką słyszałam wypowiedź, bo nie mówimy o tym, co było na meetingu. Natomiast powiem wam, jakie moje były przemyślenia w związku z tą wypowiedzią, którą usłyszałam. Ja nie tyle, że sobie nie radziłam z moim życiem na trzeźwo bez programu przez te przeszło 2 lata. Ja cały czas uważałam, że ja cierpię dlatego, że rzeczywistość mnie źle traktuje, nie? Że mój mąż to, a tamci tamto, a ten w ogóle to, a ten ma lepiej w ogóle niesprawiedliwie i w ogóle życie jest dla mnie bardzo niesprawiedliwe. Łapałam urazy do wszystkich i byłam taka biedna bez rozwiązania po prostu, nie? Program dał mi to rozwiązanie i krok pierwszy, wcześniej myślałam, jak chodziłam na meetingi mojej grupy macierzystej, która niestety nie pracuje na programie, ale kroki i tradycje są odczytywane, to ja myślałam, że ja robię wszystko i że ja rzeczywiście ogłosiłam bezsilność wobec alkoholu, tylko ja nie wiedziałam, że to w ogóle nie o ten alkohol chodzi w tym wszystkim tak naprawdę. Chodzi na samym początku, nie? I tak naprawdę być może nawet i na samym końcu, nie? Ale pomiędzy to bardzo mocno chodzi i przede wszystkim chodzi o moje życie. Ja, o moje życie, czyli moje emocje, to, co się dzieje we mnie w środku, nie? To, że jak ja wstaję, jeszcze nie zdążę otworzyć oczu, ale wstaje moje jestestwo wstaje, to budzi się moje ego i się zaczyna produkcja po prostu, szukam ładnego słowa, nie? Produkcja takich niefajnych rzeczy, których ja bardzo nie lubię, nie? Bo ja nie chcę się z nimi zgadzać, ale ja niestety w nie wchodzę, bo ja się z nimi zgadzam. Jest totalny po prostu szum. Tak jak się na rosole zbiera taki szary szum, który trzeba wywalić, to ja po prostu od rana mam taki szum, nie? I jak dowiedziałam się, że ja mogę ogłosić tą bezsilność i że się nic nie dzieje w ogóle w związku z tym, nie? Że ja nadal jestem spoko, nawet jak sobie z czymś nie radzę, to poczułam pewną ulgę, że ja już nie muszę walczyć, nie? To był taki pierwsze zetknięcie moje z tym krokiem tak naprawdę. I niedawno, wczoraj albo przedwczoraj, w refleksjach były, słuchajcie, ostatnie zdanie, które mną wstrząsnęło i ja tak sobie pomyślałam, bo niestety ciągle mam mocno analityczny umysł, że ono chyba było wrzucone po to, żeby pobudzić do myślenia. A przynajmniej mnie było takie zdanie, że pierwszy krok stawia się tylko raz, nie? Raz, a dobrze. Ja codziennie rano po przebudzeniu muszę postawić pierwszy krok. I nie dlatego, że ja czuję, że ja muszę, tylko dlatego, że ja jestem w takiej sytuacji, co wynika nie z sytuacji zewnętrznej, tylko co wynika z mojej głowy,
że ja chyba wolę ogłosić bezsilność, wywiesić białą flagę i powiedzieć, dobra, Bogu, weź ty to ogarnij, nie? Bo ja tego nie ogarniam. I ja teraz wiem, że jak ja rano wstanę i postawię pierwszy krok na samym początku, to jest szansa, że będzie dobrze, nie? A nie daj Boże, jak ten krok pierwszy nie zostanie postawiony. To ja już wiem, że ja płynę z moim prądem, nie? Z prądem moich ustawień fabrycznych. A one niestety nie są dla mnie dobre i nie są dobre dla innych ludzi, nie? Ja mam być użyteczna. I ja nie, ja już nie chcę być taka, jaka byłam wcześniej. Ale ja wiem i co właśnie ostatnio stwierdziłam w głębi swego jestestwa, a nie tylko przeczytałam w Wielkiej Księdze, że ja nie jestem i nie będę jak inni ludzie. Ja się długo kopałam z tym, wiecie, i zazdrościłam na przykład mojej szwagierce, która pracuje do 15, uraza numer jeden, nie? I w ogóle ma wolne wieczory i może sobie oglądać filmy i spędzać czas na relaksie i w ogóle jej dzieci gładko chodzą spać, bo ona jest konsekwentna i nigdy ich nie rozbisurmaniła. A ja w ogóle tak nie mam, bo wychowanie moich dzieci to są ciągle skutki moich zaniedbań z czasów, kiedy piłam. Bo nadal bywam bardzo niekonsekwentna, bo nadal bywam rozwleczona, a wieczorami zamiast kłaść dzieci spać albo ogarniać chatę, albo oglądać kolejny sezon Przyjaciół, to ja siedzę na meetingu. I w którymś momencie przyszedł do mnie taki bunt, nie? Że mam dosyć tej wspólnoty w ogóle, ileż można, nie? Ale ja wiem, że jej potrzebuję. Wspólnota bez mnie sobie świetnie poradzi, a ja bez wspólnoty nie chcę żyć. I w momencie, kiedy uznałam, że tak ma być i że Justa, nie będziesz nigdy jak inni ludzie, nie będziesz tak super zorganizowana, nie będziesz tak super się relaksować i nie będziesz miała tych super wszystkich rzeczy, bo po prostu jesteś taka, a nie inna. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że to wszystko super zorganizowanie innych ludzi, to ich super zrelaksowanie, to ich super nastawienie do rzeczywistości i to ich super ogarniania dzieci, kuchni i wszystkiego, niekoniecznie musi być stanem rzeczywistym, tylko to jest kreacja mojego umysłu, nie? I tak na zakończenie jeszcze tylko dodam, moja pierwsza sponsorka kiedyś wpadła na pomysł, to był bardzo fajny pomysł i codziennie wrzucała mi takie, dostała gdzieś na rocznicę od kogoś taką książkę ze złotymi myślami z literatury AA, takie wyrwane jakieś fajne zdania i ja nie pamiętam żadnego, ja pamiętam tylko jedno, słuchajcie, nie? A tam trochę ich było. I to było takie zdanie, mój umysł tylko czyha, żeby mnie dopaść. To jest jedyny fragment, który pamiętam, nie? I tak jest rzeczywiście. I w momencie, kiedy ja podłączam się pod siłę wyższą, zapraszam Boga do mojego życia, ja po prostu biorę gościa pod pachę, nie? Mówię, stary, chodź tutaj, wskakuj w kieszeń, idziemy, bo ja bez ciebie to ja po prostu nie chcę, nie? Ja się boję. I jak to robię, to wiem, że będzie dobrze, ale niekoniecznie przyjemnie, nie? Ale ja wiem, że jest dobrze. I tak właśnie sobie stawiam krok pierwszy każdego dnia i tak sobie myślę, że skoro jestem taka, jaka jestem i prawdopodobnie już nigdy się nie zmienię, to być może jeszcze nieraz dopadną mnie sytuacje, kiedy tak mocno postawię ten pierwszy krok. Ale ja w momencie, kiedy zostałam w tym samochodzie z tą manetką, słuchajcie, tych spryskiwaczy w ręce, dotarło do mnie, co ja narobiłam w ogóle, nie? Ja poczułam wielką wdzięczność do mojego Boga, nie? Powiedziałam, Boże, dziękuję. Jezu, jak ja Ci dziękuję, nie? Masz rację, jestem bezsilna. Ja po prostu... I do dzisiaj mam ogromną wdzięczność za to doświadczenie. To tyle ode mnie. Dziękuję Wam serdecznie.